Kolejny mecz kontrolny, piłkarz Wisły Puławy zakończył się dla nich pomyślnie. Tym razem Puławianie zmierzyli się z sąsiadem z zamiedzy zaprzyjaźnionym Powiślakiem Końskowola. Po ostatniej wygranej z Mazurem Karczew w środowym meczu trener Mariusz Pawlak pozwolił sobie na jeszcze większą rotację składem. Na boisku pojawiło się aż 9 młodzieżowców. Co ciekawe, wszystkie bramki w meczu Wisły z Powiślakiem padły w pierwszej połowie. Wynik otworzył już w 6 minucie Rafał Kiczuk. Prawie kwadrans później gracze z Końskowoli dość nieoczekiwanie doprowadzili do wyrównania. Autorem tego gola był Jakub Pryliński. Zaledwie 2 minuty później Puławianie z powrotem objęli prowadzenie po bramce Krystiana Putona. W 39 minucie wynik ustalił jeden z najnowszych nabytków Wisły, Emil Drozdowicz. Wisła Puławy, Powiśla Końskowola 3-1. Do przerwy był taki sam wynik. Bramki zdobyli Kiczuk w 6 minucie, Krystian Puton w 19 i Drozdowicz w 39 minucie dla Powiślaka, Pryliński w minucie 17. Wisła zagrała w składzie Kołotyło i zawodnik testowany w bramce, Heba, Plewka, Kiczuk, Pielach, Łuczkowski, Pigiel, Zając, Kąc, drugi zawodnik testowany, Ruciński, Piotrowski, Skałecki, Krystian Puton i Włodzimierz Puton, Kacprzycki, Bartosiak, Heba, Brągiel, Drozdowicz i Paluchowski.